Dzień dobry, witam Państwa na Wydziale Farmaceutycznym i jako dziekan tego wydziału chciałabym Państwa zaprosić do studiowania na tym wydziale. Macie Państwo do dyspozycji trzy kierunki. Farmację, analitykę medyczną i toksykologię z elementami kryminalistyki. Każdy z tych kierunków, oprócz tego, że jest bardzo interesujący, daje Państwu możliwość późniejszego zatrudnienia i wykonywania interesującego zawodu. Farmacja. Dlaczego mielibyście Państwo studiować farmację? Nie było lepszego czasu tak naprawdę do tej pory na studiowanie farmacji niż ten obecny. Farmaceuci zyskali ustawę o swoim zawodzie, która w tym roku wejdzie w życie i dzięki temu po pierwsze definiowany jest nasz zawód, a po drugie daje nam możliwość szerokich dodatkowych kompetencji. Dzięki temu Państwo możecie pracować nie tylko w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych, nie tylko w firmach farmaceutycznych, w przemyśle farmaceutycznym, ale także w wielu instytucjach, które zajmują się bezpieczeństwem lekowym, zajmują się wdrażaniem nowych substancji leczniczych na rynek. Analityka medyczna. Pandemia pokazała ogromne zapotrzebowanie na szeroko pojętą, innowacyjną diagnostykę. Ujawniła także potrzebę diagnostów laboratoryjnych na polskim rynku. Nasi absolwenci uzyskują bardzo szeroką wiedzę w zakresie medycyny laboratoryjnej i dzięki temu mogą znaleźć pracę w laboratoriach diagnostycznych, instytutach naukowo-badawczych, zakładach prowadzących badania kliniczne i jednostkach kontrolnych. Zachęcam do studiowania na analityce medycznej. Toksykologia z elementami kryminalistyki. Jeżeli jesteś absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studiów jednolitych, możesz kontynuować naukę w zakresie toksykologii z elementami kryminalistyki. Są to dwuletnie studia magisterskie, na której zdobywasz bardzo szeroką wiedzę na temat toksykologii eksperymentalnej, mechanistycznej, opisowej, na temat analizy toksykologicznej, toksykologii klinicznej, sądowej i toksykologii żywienia. Następnie staniesz się specjalistą i możesz znaleźć pracę w laboratoriach toksykologicznych, kryminalistycznych, a także w laboratoriach kontroli antydopingowej. Możesz sprawować nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia i pracować w krajowych i unijnych instytucjach i agencjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Wydział Farmaceutyczny w Warszawie ma długą tradycję. Jednocześnie jesteśmy nowoczesnym i innowacyjnym miejscem dla młodych ludzi, którzy chcą się uczyć i nie boją się wyzwań. Mam więc nadzieję, że się spotkamy i wspólnie rozpoczniemy ciekawy spacer po jednej z tych trzech ścieżek. Zapraszam serdecznie.